roku 1949 powstaje duże zamieszanie wokół człowieka o nazwisku Bruno Gröning. Staje się znany jako cudowny uzdrowiciel. Wszystko zaczęło się w Hereford, małym mieście Westfalii. Słyszy się tam o niewiarygodnych uzdrowieniach. Nawet ludzie zdiagnozowani przez lekarzy jako nieuleczalnie chorzy są przekonani o cudownej sile Gröninga. Jedni uważają go za mesjasza, inni za szarlatana. Wkrótce daje o sobie znać środowisko lekarskie, które okazuje się w stosunku do tego fenomenu niezwykle sceptyczne. W związku z tym Gröning otrzymuje zakaz uzdrawiania w całej nadrenii Westfalii. Wycofuje się do Bawarii, aby uciec przed zamętem. Jednak zostaje wytropiony przez media. Do Traberhofu koło Rosenheim pielgrzymuje około 30 tysięcy ludzi i znowu mówi się o niewiarygodnych uzdrowieniach. Gröning staje w centrum zainteresowania opinii publicznej. Przyjeżdżali z Nowego Jorku, zewsząd. Raz był nawet belgijski minister kolonialny, prawda? Przypominam sobie to dokładnie. Przybywali ludzie, bogaci Amerykanie, którzy przylatywali nawet z Nowego Jorku. Tak, oni mieli nam coś do zaoferowania. Kładli pierścionek na stół i mówili, proszę, zaprowadź mnie teraz za to do Gröninga. To nie było w ogóle brane pod uwagę, z zasady nie. Kładziono kluczyki do samochodów. Proszę, samochód jest twój. W tamtych czasach była to szalenie kusząca propozycja. O własnym aucie nikt wtedy nawet nie myślał. Pamiętam też pewną kobietę, która powiedziała, przyleciałam specjalnie z Nowego Jorku, była bardzo bogata. Powiedziałem jej, proszę bardzo, niech pani popatrzy na tego inwalidę wojennego. Jak pani myśli, ile czasu potrzebował, aby tu dotrzeć? Pani będzie łatwiej przyjechać tu jeszcze raz z Nowego Jorku, niż jemu dotrzeć do nas po raz drugi. Chcę tylko udokumentować nasze zasady, które wszyscy mieliśmy. Jasne, że mogliśmy napełnić sobie wtedy kieszenie. Istniała taka możliwość. Mieliśmy wtedy za zadanie obiektywnie relacjonować wydarzenia w Traberhofie dla gazety Rosenheimer Zeitung i po prostu tylko obserwować, co się tam dzieje. Ale drugiego dnia nagle nadeszło zalecenie, aby relacjonować trochę bardziej sceptycznie, z rezerwą, nawet negatywnie. Oczywiście Gröning znajduje się również w Traberhofie, w centrum wydarzeń. Przybywają tam liczni dziennikarze. Ciągle odpowiada na pytania reporterów. Jednak początkowo przychylne relacje ustępują miejsca kampaniom zniesławiającym. Pojawia się hrabia Soltikow, dziennikarz, który stara się przekazać wyczerpującą relację na temat Gröninga. Stawia go przed wyborem, będzie relacjonował albo pozytywnie, albo negatywnie. Zebrał już obszerne materiały. Żąda od Gröninga 50 tysięcy marek, jeśli ma zaniechać relacji negatywnych. Gröning odrzuca to ultimatum. Soltikow urzeczywistnia swoją groźbę. W prasie ukazują się pierwsze wielkie zniesławienia. Reaguje również środowisko lekarskie. Przewodniczący Bawarskiej Izby Lekarskiej, senator dr Weiler, kazał opublikować przeciwko Gröningowi ulotkę, w której pisze: chociaż nie miałem okazji obserwować uzdrawiania przez pana Gröninga i dlatego zdany jestem na relacje prasowe, pozwalam sobie wydać osąd o istocie zachodzących zjawisk. W ostatnich latach I wojny światowej miałem wielokrotnie okazję dokonywać takich samych uzdrowień. Uzdrowienia z chorób uwarunkowanych psychicznie dokonywane są w niezliczonych przypadkach przez lekarzy, niewątpliwie bez robienia rozgłosu i stawiania opinii publicznej w stan alarmowy. Jak lekarze dostali się tam na balkon, tego proszę pana nie mogę powiedzieć. Wiem tylko, że Gröning stał w odstępie od lekarzy i powiedział do swoich ludzi na dole, że otrzymają pomoc. Albo coś w tym rodzaju. Sie werden schon Hilfe kriegen oder so ähnlich. Und dann auf einmal hatte einer von den sechs Ärzten. I wtedy nagle jeden z sześciu lekarzy wyciągnął mikrofon.
Oprócz niego nikt nie miał mikrofonu, ale on miał. Podszedł do barierki balkonu i krzyknął do ludzi znajdujących się na dole. Czego chcecie od tego szarlatana? Wypowiedział o Gröningu okropne słowa i powiedział, że coś takiego powinno być zabronione. Und sowas gehört verboten. Vielleicht hat er, haben sie auch gedacht. Może myśleli, że osiedli się tutaj i miejscowi lekarze stracą swoje praktyki. Sądzę, że za tym krył się również czynnik ekonomiczny. Jeśli nawet nie mówiło się o tym, ale sądzę, że o to chodziło. Aber ich glaube schon, dass das auch dahinter stand. Ci mali ludzie, którzy myśleli tylko o swojej egzystencji, mieli obawy, że zostanie uzdrowiony ktoś, kogo latami leczyli w swoim gabinecie i dostawali za to pieniądze. To jasne, że musieli go nienawidzić. To była właściwa przyczyna. Aus dieser Tatsache und aus der ist das geboren worden. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich. Bei dem Gedanken, so kann man's auch. Naturalnie grono lekarzy było niezadowolone, myśląc, tak można by to ująć, że teraz jest ktoś, kto tylko patrzy i mówi, ty jesteś zdrowy. Oni wtedy mówili, albo bredzi, albo jest kłamcą. Ale on ani nie bredził, ani nie kłamał. Er war sich seiner Sendung bewusst. Był świadomy swojego posłannictwa. Nikt nie mógł mu go odebrać. Pokazał nam, że istnieje możliwość uzdrowienia na drodze duchowej. To nie wyklucza wszystkich innych możliwości uzdrawiania. Homeopatia, akupunktura i inne metody uzdrawiania, które dziś istnieją, wszystkie mogą pozostać. Ale Gröning mówił przecież zawsze, Bóg jest uzdrowicielem. Gott ist der Heiler. Przygotowany w tym czasie film o Gröningu jest również ostro atakowany przez środowisko lekarzy. Wywołuje prawdziwą falę protestów. Różne osobistości publicznej służby zdrowia, m.in. znowu dr Weiler, chcą się wykazać, jak to określają, odpowiedzialnością. Jako uzasadnienie sprzeciwu wobec wyświetlania filmu przytacza się argument, że po każdym filmie o Gröningu należy obawiać się ciężkich szkód zdrowotnych i zaburzenia porządku publicznego. Doktor Lambrecht stwierdził już przy podobnych zajściach w Hereford. To nie jest dziwne, że środowisko lekarskie burzy się przeciwko temu fenomenowi. To zdarzało się w różnych okresach. Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj, to zabroniono by mu jego działalności tak samo jak przed 2000 lat. Zażądano by od niego udowodnienia jego zdolności jako naturoterapeuty. Lekarze pozostali tacy sami i niczego się nie nauczyli. Znowu chodzi tylko o konkurencyjną zazdrość. Zarzuca się Gröningowi, że stosuje masową sugestię, jednakże przeczą temu relacje o uzdrowieniach na odległość. Er forderte die Leute anwesend auch auf. Wzywał obecnych tam ludzi również do tego, aby pomyśleli o jakimś członku rodziny, nawet jeśli nie był kaleki czy chory. To spowodowało, że pomyślałem o swoim ojcu, który od 18 roku życia, a wtedy miał 49 lat, cierpiał z powodu wrzodów żołądka. Magengeschwüre hatte, bei jedem Essen, vor dem Essen, nach dem Essen Medizin schlucken musste. I musiał przy każdym posiłku łykać lekarstwa przed jedzeniem i po jedzeniu, aby w ogóle przetrwać. I z tego powodu oczywiście pomyślałam o nim. I po około 2 dniach otrzymałam list od mojej matki, w którym opisywała, że ojciec przyszedł z pracy i nie wiem, to było po południu, ale o 3, 5 czy 6, nie znam dokładnie godziny, musiał wymiotować. Zwymiotował zielono-żółtą substancję. Moja matka widziała przyczynę w woreczku żółciowym, to jasne, prawda? Ale o to chodzi, że stało się to w tym samym dniu, kiedy ja byłem w Traberhofie. I od tego dnia mój ojciec nie miał żadnych wrzodów żołądka. Zero, zero. Keine Magenschwere mehr. Null, null. Muss auch noch dazu sagen, er glaubte genauso wenig. Muszę jeszcze dodać, że on tak samo mało wierzył w Gröninga jak ja. Nie oszukujmy się w tym przypadku. I on nie uwierzył, że stało się to dzięki mojej obecności u Gröninga.
Nie zaakceptował tego również później. Ale sam nie mógł przecież sobie wyjaśnić, dlaczego tak się stało. W każdym bądź razie jego wrzody żołądka zniknęły. Mógł wszystko jeść, nie potrzebował więcej żadnych leków. I nie miał, tak jak mogę stwierdzić, mój ojciec chwileczkę. On miał wtedy 86 lat, a więc mogę powiedzieć, że do 86 roku życia nie miał wrzodów żołądka. Nie miał żadnych wrzodów, to minęło, mógł wszystko jeść, mógł wszystko pić. Właściwie dopiero potem zrobiło to na mnie wrażenie. Jak długo tam stałem, jak długo on mówił, to właściwie nie robiło na mnie żadnego wrażenia, jeśli mam być szczery. Dopiero jak zobaczyłem działanie u ludzi na wózkach inwalidzkich, u niewidomego chłopca i potem parę dni później u mojego ojca, to naturalnie byłem zupełnie innego zdania. To przecież logiczne, prawda? Wtedy człowiek musi zmienić swoje zdanie. Poprzednio traktowałem to, nie chcę tego formułować, tak jak to najpierw odebrałem. Mnie przekonują fakty, a wszystko inne... Nie jestem człowiekiem, który jest, powiedzmy, w stanie szybko uwierzyć. Ja muszę najpierw pewne rzeczy zobaczyć. Również do Traberhofu dociera do Gröninga niezliczona ilość listów. Prośby o pomoc i uzdrowienie nie ustają. Między innymi zwraca się do niego Katarina Gor. Und dann haben wir zu Hause einmal gesagt, mein Gott, wäre das nichts für meinen Onkel. I wtedy powiedzieliśmy w domu, mój Boże, czy nie byłoby to coś dla naszego wujka? Od kilku lat był ciężko obciążony manią prześladowczą, której objawy nigdy wcześniej nie występowały. A mogły mieć przyczynę w tym, że podczas pierwszej wojny światowej został zasypany. Im ersten Weltkrieg haben könnte. Es war so schlimm, wenn er... Było tak źle, że jeśli usłyszał nadlatujący samolot, kiedy nadlatywały z Włoch tutaj, aby bombardować Monachium, wyprowadzało go to całkowicie z równowagi. Wrzeszczał, rzucał się, zabił gwoździami okna. Odczuwał tylko strach, głęboki wewnętrzny strach. Zamykał się w pokoju, stawał się coraz bardziej zdziwaczały, w ogóle nie wychodził między ludzi. A jeśli już gdzieś był, to zachowywał się dziwacznie, i po części agresywnie, aż wreszcie przestał w ogóle wychodzić. I wtedy powiedzieliśmy sobie, dlaczego nie, chociaż od lat nie można było mu już pomóc. Radziliśmy się przecież również lekarza, który powiedział, jeśli on nie chce, to nie można nic zrobić. Możemy dać mu zastrzyk, nic innego nie możemy zrobić. No dobrze, przypadek został skreślony. Był człowiekiem, którego powoli zapominało się. Podstawialiśmy mu tylko jedzenie, drzwi otwierały się na małą szczelinę, jedzenie znikało w środku, drzwi zamykały się i tak trwało to wiele lat. W każdym bądź razie zdobyłam się i napisałam krótki list do pana Gröninga. Opisałam to wszystko, być może nawet nie użyłam więcej słów niż opowiadając to teraz. Prosiłam go serdecznie, aby zajął się tym człowiekiem. List został wysłany, a u nas w domu czuć było tylko napięcie. Czy list zostanie zauważony, czy w ogóle zostanie przeczytany przy tych tysiącach listów tygodniowo? I pewnego dnia, po nawet niezbyt długim czasie, sądzę, że było to po tygodniu, nadeszła krótka odpowiedź. Pan Gröning zawiadamiał nas, że tego i tego dnia, niestety nie pamiętam dokładnie tej daty, zajmie się moim wujkiem i tym przypadkiem chorobowym. A my mieliśmy uważać na to, co się wydarzy tego i tego dnia o godzinie 18. Proszę, obserwujcie tego człowieka, ale niepostrzeżenie, aby mu nie przeszkadzać. Auffällig, nicht dass er, dass das gestört wird. Und wir haben das getan. I tak zrobiliśmy. Już od wpół do szóstej siedzieliśmy w napięciu. Mój wujek miał na górze mały pokoik. I nagle usłyszeliśmy, co nigdy nie zdarzało się w ciągu dnia. Jak otworzył drzwi, sądzę, że 3 lub 5 minut po 6, nie pamiętam dokładnie. Myślę, że pan Gröning zajął się nim już wcześniej, wie pan? Ponieważ tak szybko mój wujek nie mógł się ubrać. Był kompletnie ubrany w garnitur, w kapelusz i miał ze sobą laskę.
Zszedł po schodach na dół do drzwi wyjściowych, czego przynajmniej muszę to podkreślić. Nie robił od, można powiedzieć, od 4 lat, może dłużej. Podszedł do drzwi, przezornie otworzyliśmy je już. Wyszedł na zewnątrz, przeszedł pod naszymi oknami i pamiętam, że moja matka trzymała kurczowo moją rękę. Takie byłyśmy podekscytowane. Ging an unseren Fenstern vorbei dort drüben. Und also, ich weiß noch gut, dass meine Mutter meine Hand gehalten hat, ganz krampfhaft. Weil wir ja so voller Spannung waren. Ich ging dann vorsichtig vors Haus auch, um ihn zu beobachten, was er tut. Und dann hat er den Wyszłam ostrożnie przed dom, aby go dalej obserwować, co robi. A on skierował się ścieżką do małej ławki widokowej, nad którą jak dach rozpościerał się Bóg. I tam usiadł. Wcześniej było to jego ulubione miejsce. Jeśli był wieczorem bardzo zmęczony, to mawiał: idę jeszcze na moją maurerską ławeczkę. Mianowicie grunt należy do innego gospodarstwa, którego właściciele nazywają się Maurerowie. I tam siedział, a potem przyszedł z powrotem. Pobiegłam szybko do domu, powiedziałam to mojej matce i obydwie płakałyśmy. I muszę powiedzieć, że rozumiem dzisiaj to nasze wzruszenie, ponieważ jeśli widzi się taką zmianę, i rzeczywiście, prawie co do jednej minuty, zawsze to podkreślam, to wzrusza. No, mnie to wzrusza do dziś. Jak go później zobaczyli starsi ludzie, to przystawali, oglądali się, ponieważ od lat go nie widzieli, prawda? Każdy mówił: mój Boże, co się stało? To jest przecież Schweizer Nickel. Das ist ja der Schweizer Nickel. Und wenn sie ihn dann auf einmal sehen... A kiedy nagle dzieci go zobaczyły, małe dzieci w ogóle go nie znały, to pytały się: kto to jest, kto to jest? Für uns war es wie ein Wunder. A dla nas był to cud. I tak pozostało aż do jego śmierci. Był przyjaznym, miłym i kochanym człowiekiem. Bruno Gröning mówi również do ludzi przez radio, powodując uzdrowienia na odległość. Ja, also ich war 11 oder 12 Jahre alt und wir waren 6 Kinder. Tak, miałam 11 albo 12 lat. Było nas 6 rodzeństwa, a ja byłam przedostatnia. Moja mama dostała od tych wszystkich porodów strasznych hemoroidów i odczuwała zawsze silne bóle. Viel Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und die Ärzte haben das also nie... Lekarze nie poradzili sobie z tym ani przy pomocy maści, ani czopków, które przynosiły tylko ulgę, ale nic się nie goiło. Mama skarżyła się zawsze na silne bóle. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein ganz kleines Zimmerchen. Przypominam sobie, mieliśmy taki mały pokoik koło kuchni i siedziałam na tapczanie, czytając jakąś książkę, a mama siedziała na małym stoliku pod głośnikiem. Moi rodzice mieli taki bardzo stary głośnik. Alte Volksempfänger hatten meine Eltern. Und ich habe nur so mit dem halben Ohr gehört, dass ein Bruno Gröning. Słyszałam jednym uchem, że Bruno Gröning przemawia w radiu. Mama przysłuchiwała się bardzo uważnie, jak urzeczona. Podniosłam wzrok i spojrzałam na mamę. Zauważyłam, że słuchała w skupieniu, z zaciekawieniem, bardzo skoncentrowana. Und irrsinnig konzentriert und ja intensiv zugehört hat. Przypominam sobie jeszcze głos Bruno Gröninga, który coś mówił mniej więcej w tym sensie. Przyjdźcie wszyscy do mnie, pomogę wam. To było mniej więcej takie zdanie. Nie wiem, dlaczego cały czas spoglądałam na mamę. Ona była cała w napięciu. I nagle na twarzy zrobiła się bardzo blada. Und sie war ganz gespannt und plötzlich ganz leichenblass im Gesicht. Und sie sprang vom Tisch runter. Und mein Vater kam rein in das Zimmer und sagt, was ist mit dir? Zeskoczyła ze stołu na dół. Do pokoju wszedł mój tata i zapytał: co z tobą? Co z tobą? Mama odpowiedziała: nie czuję już żadnych bólów. Nie czuję już żadnych bólów. Muszę jeszcze dodać, że tego dnia bóle były wyjątkowo silne. Mama powiedziała: nie czuję już żadnych bólów. Nie czuję już żadnych bólów. A tata był jakiś taki... Nie wiedział w ogóle, o co chodzi. Ja nie wtrącałam się, ponieważ wiedziałam, że mama w tym dniu miała szczególnie silne bóle. I od tego czasu bóle naprawdę zniknęły. Und von dem Tag waren die Schmerzen weg. Und sie hat sich dann nachuntersuchen lassen. Poddała się badaniom lekarskim, ponieważ sama nie mogła uwierzyć, że ustąpiły wszystkie dolegliwości. I jej lekarz przeprowadził badania jelita. Tam, gdzie były hemoroidy, jelito było gładkie, czyste. Wszystkie guski zniknęły. Alles sauber, diese ganzen Knötchen, alles weg.
Meine lieben Heilungssuchenden, jeder Heilungssuchende kann nur empfangen, wenn er sich von seinem Leiden frei macht. Lassen Sie bitte von Ihrem Leiden ab. Und so sende ich Ihnen hier mit die Heilwelle, nehmen Sie sie auf, beobachten Sie Ihren Körper weiter, horchen Sie in Ihrem Körper rein, konzentrieren Sie sich darauf, was in Ihrem Körper geschieht. Es gibt vieles, das nicht erklärt werden, aber nichts, das nicht geschehen kann. Z powodu ostrych ataków lekarzy zmienia się również pozytywna postawa bawarskiego ministerstwa. Dla Gröninga sytuacja zaostrza się coraz bardziej, podobnie jak w Herford. On sam, który nigdy nie dążył do masowych zbiorowisk, które spowodowały sensacyjne relacje dziennikarzy, wie dobrze, że tak dalej być nie może. Jednakże im większe trudności spotykają Gröninga w Traberhofie, tym więcej ludzi proponuje mu pomoc. Ja, dann tauchte ein Herr Meckelburg auf mit seiner Frau und machte ihm eben das Angebot, also er würde ihn also. No i wtedy pojawił się pan Meckelburg z żoną i zaproponował mu, że zorganizuje uzdrowisko i to na wyspie Wangerooge. I zostały podpisane jakieś umowy. Nie wiem, co on podpisał. Zostałem natychmiast, powiedzmy, oddalony. Później określono to następująco. Nie byłem tam potrzebny, ponieważ za bardzo opowiadałem się po jego stronie. Byłem mu za bardzo oddany, mówiono. I nagle wszyscy zniknęli, a myśmy pozostali tutaj. A on był na wyspie Wangerooge. A więc zimą roku 49 usłyszeliśmy pewnego dnia, że pan Gröning, cudowny uzdrowiciel, miał przybyć na wyspę Wangerooge. Wtedy byliśmy wszyscy bardzo ciekawi, ponieważ nigdy wcześniej o nim nie słyszeliśmy. Szłam wieczorem od moich rodziców w dół ulicą Zedeostrasse, a z naprzeciwka zbliżał się w moim kierunku tłum przyjezdnych. To było straszne na noszach i wózkach inwalidzkich i okulach i myślałam, dokąd ci wszyscy ludzie chcą iść. Ja, entwickelte ein gewaltiger Run. Tak, zapanował harmider i bieganina. Setki ludzi przybywały na wyspę Wangerooge. Wznowiono nawet połączenie promowe, które było zawieszone, gdyż już dawno było po sezonie. I wtedy zaczęło się nowe życie. Otto Meckelburg organizuje na wyspie Wangerooge w różnych miejscowościach wykłady Bruno Gröninga. Wkrótce staje się bardzo sławny również na wyspie. Pani Jansen jest obecna ze swoją matką w sali kinowej, kiedy Gröning wygłasza tam jeden ze swoich wykładów. Bruno Gröning bin ich begegnet, da war ich 5 Jahre alt. Kiedy spotkałam Bruno Gröninga, miałam 5 lat. Cierpiałam na bardzo silną egzemę, która była okropna. Całe ciało swędziało, drapałam się wszędzie, a właściwie nie tylko drapałam, po prostu rozdzierałam ciało aż do krwi, do żywego mięsa. Miałam okropne bóle. Świąt utrzymywał się tak długo, aż po rozdrapaniu płynęła krew i wtedy można było wytrzymać. To było okropne dla mojej matki i dla mnie również. Było przecież jasne, że dziecko w takim stanie miało stale bóle i ciągle płakało. Również ona chwytała się każdej szansy, która była jej oferowana. Wtedy usłyszała, że przyjeżdża Bruno Gröning, który miał być cudownym uzdrowicielem, potrafiącym pomóc wszystkim. Więc poszła tam razem ze mną. W sali kinowej panował ogromny niepokój i nieporządek, ponieważ go nie było i czekanie trwało wieczność. Zapowiedział się na 8, a o 11, o 12 jeszcze go nie było. Zasnęliśmy między kolanami naszych matek. Wreszcie przyszedł i zapanowała absolutna cisza. Wszyscy ci, którzy byli upośledzeni w chodzeniu, mieli wyjść na scenę. To była scena kinowa z paroma schodkami. Rzeczywiście, tam z przodu ludzie odrzucali kule i odstawiali wózki inwalidzkie. Wchodzili na scenę i tworzyli wokół niego krąg. Moja matka wzięła mnie na ręce i weszła na scenę. Wszyscy patrzyli z przerażeniem, ale odeszli na bok. Bruno Gröning stał po środku i zapytał, czego pani tutaj chce? Bruno Gröning stand da mittendrin und hat gesagt, was wollen Sie denn hier? Glauben Sie nicht? Nie wierzy pani? Wtedy odpowiedziała, gdybym nie wierzyła pani Gröning, nie stałabym tutaj. Szybko podciągnęła moje rękawy i powiedziała, niech pan pomoże mojemu dziecku, dlatego jestem tutaj. Bałam się, myślałam, ojej. Hatte Angst gehabt, ich dachte, ojej. Ale on wtedy uklęknął czy kucnął, także był na mojej wysokości i mogłam mu spojrzeć prosto w oczy.
Poczułam się spokojnie, wszystko było dobrze. Pomyślałam, że on mi teraz pomoże. On tylko przesunął ręce nad moim ciałem i powiedział do mojej matki: niech pani idzie spokojnie do domu, pani dziecko jest zdrowe. Proszę, aby lekarz domowy skontrolował to po 14 dniach. Poszłyśmy do domu i po raz pierwszy przespałam całą noc. Następnego dnia spałam aż do południa i to nie poruszając w ogóle rękami, bez żadnego drapania. Po 14 dniach pojechałyśmy z moją matką do lekarza domowego i on potwierdził uzdrowienie. To naprawdę zniknęło. Proszę, mam tutaj blizny na ramieniu. Tak to wygląda. Tak stałam przed Bruno Gröningiem jako małe dziecko. A te białe plamy mówią, jak wielkie w ogóle były te blizny, prawda? Tak, nic nie pomagało, aż wreszcie trafiłyśmy do Bruno Gröninga. I od tego uzdrowienia wszystko jest w porządku. Wszystko zniknęło. Da ein Lehrer ankam mit ganz mühselig mit Spazierstock. Widziałem. To było na Van Gerogę. Jak przyszedł pewien nauczyciel, szedł bardzo powoli, podpierając się laską. Podszedł do Gröninga, a Gröning powiedział coś do niego. Wziął jego laskę i, co wprawiło mnie w zdumienie, wyciągnął swoje drugie ramię i połamał na nim laskę. I powiedział do tego nauczyciela: pan już jej nie potrzebuje. Ich hab den am nächsten Tag. Zobaczyłem go następnego dnia. Jechał z powrotem tym samym pociągiem. Wydaje mi się, że do Aurich. Nie jestem pewien. Dwa wagony dalej zobaczyłem siedzącego nauczyciela. Podszedłem do niego i powiedziałem: drogi panie, jak się pan teraz czuje? Wie geht's Ihnen denn jetzt? Prima. Pierwszorzędnie, odpowiedział. Wszystko ustąpiło. Mógł doskonale chodzić, żadnych bólów, pleców. Wszystko wspaniale. Tak, to prawda, co zawsze powtarzał mój teść, który był tutaj lekarzem naczelnym szpitala. Są rzeczy między niebem a ziemią, których również my, lekarze, nie potrafimy wyjaśnić. I rządzu. Gröning ulega coraz większemu wpływowi Mecklenburga. Związał się z nim umową. Wkrótce okazuje się to dla Gröninga bardzo niekorzystne. To było w lutym. Pamiętam to jeszcze, kiedy tam pojechałem. Miałem pieniądze na podróż w jedną stronę, na powrót już nie. Hotel, w którym on był na wyspie Van Gerogen, nazywał się Luftbahnhof. To było przy lotnisku. Kiedy tam przyszedłem, był tylko pan Kruse, poza tym nikogo więcej. Porozmawiałem z panem Kruse, a on powiedział: no tak, on również nie miał pełnego obrazu tego, jak to się odbywa. Wtedy powiedziałem: gdzie on jest? Muszę z nim porozmawiać. Muszę mówić z Bruno. Tak, powiedział. On jest gdzieś w okolicach Karolinensil. Jest tam z nim Mecklenburg i uzdrawiają tam. I wtedy okazało się, że Mecklenburg kasował wszędzie pieniądze. Do tego wysokie sumy z obietnicą, że Bruno przyjedzie. Nie spostrzegłem tego od razu, tego, że był oszustem. Na zewnątrz sprawiał normalne wrażenie. Twarz może trochę niewyraźna, patrząc na to z perspektywy czasu. Ale tak jak mówiłem, oszukał nawet brata mojej żony na kilka tysięcy. Naciągnął go na kilka tysięcy i w ogóle nic nie oddał. Aż wreszcie okazało się, że był oszustem. Darf ich vielleicht noch mal auf die Situation, allgemeine Situation. Jeśli wolno, powrócę raz jeszcze do ogólnej sytuacji w tamtym czasie. Sporządziłem wtedy również protokół, w którym ująłem niektóre zdarzenia. Festgehalten wurden. Und zwar laut Aussagen eines Gastwirts. A mianowicie, według wypowiedzi pewnego gospodarza, tam na dworcu w Karolinensil, znane były również metody szantażu tego menedżera. Wymieniono mi właściciela wiatraków, który potwierdził potem osobiście, w rozmowie ze mną, że ten człowiek żądał od niego sumy około 500 marek, zanim zostanie dopuszczony do leczenia u pana Gröninga. Ten właściciel zadeklarował, że może zapłacić 200 marek, które tamten odrzucił z ponownym żądaniem zapłaty 500. Zaraz potem zaprotokołował to zajście na policji Witmund, gdzie leżała już cała teczka z protokołami tego typu. Znany był mu również przypadek, kiedy rzeczony mężczyzna zażądał sumy 2000 marek za wizytę pana Gröninga.
Oprócz tego miano słyszeć tam następujące wypowiedzi. Gröning jest moim najlepszym koniem stajni. Posiadam 1,5 miliona, teraz znowu dostanę 3 razy tyle. Gröning finiszuje tak, jak ja chcę. Jeśli nie, to wówczas siłą. Kuhlmann opowiada się za bardzo za Gröningiem i jest mu za bardzo oddany. Spotkałem później Bruno Gröninga z całym tym towarzystwem, również z tym jego menedżerem, tam na dworcu w Karolinsil, zanim wsiedli na statek. Jak tylko go zobaczyłem, a oni to spostrzegli, Bruno został natychmiast ode mnie odizolowany. Dosłownie tylko przez chwilę mogliśmy zamienić 2 słowa. Mijając mnie, powiedział wtedy, niech mnie pan stąd wyciągnie. Odszedł i nie miałem już do niego dostępu. Mecklenburg, przeciwko któremu w tym czasie przedłożono różne oskarżenia, wycofuje się z Gröningiem do Mittenwaldu. Tam chce budować uzdrowisko. Miałam dobrą przyjaciółkę, Marię Laffenthaler, i ona opowiedziała mi, co przeżyła. Przez 3 tygodnie szukała Bruno Gröninga, aż wreszcie znalazła go w Mittenwaldzie. Stała pod domem, pan Mecklenburg otworzył jej drzwi i powiedział, nie ma pana Gröninga, nie ma go tutaj. Kazał jej przyjść ponownie. A zresztą, powiedział, musiałaby pani zapłacić przynajmniej 300 marek, jeśli chciałaby się pani z nim spotkać. 300 mark bezahlen, wenn sie zu ihm vorwollen. Und sagte, ich hab kein Geld. Ale ona wtedy powiedziała, nie mam pieniędzy, ale zaczekam tutaj, aż przyjedzie pan Gröning. I nie dała sobie tego wyperswadować, czekała w korytarzu. To nie podobało się panu Mecklenburgowi. Das war dem Herrn Mecklenburg nicht recht. Nach 5 Minuten öffnet sich oben die Türe. Po 5 minutach na górze otworzyły się drzwi. Pan Gröning zszedł do niej na dół i powiedział, proszę, niech pani wejdzie do mnie. Wolno jej było przebywać u niego 3 godziny. W tym czasie przeżyła coś cudownego i otrzymała również pomoc, nic za to nie płacąc. Und sie hat mir gegenüber... Często wspominała w mojej obecności, co za ludzie są wokół Bruno Gröninga, którzy żądają pieniędzy, aby napełnić swoją sakwę. Od tego momentu była absolutnie pewna, że pan Gröning nic z tego nie dostawał. Mecklenburg napełniał tylko swój portfel i to ją tak oburzało. Podejrzane interesy Ottona Mecklenburga szkodzą dobremu imieniu Bruno Gröninga również w oczach opinii publicznej. Mecklenburg i Gröning odwiedzają ludzi potrzebujących pomocy również w Bad Wiese. Tutaj dochodzi do pierwszego spotkania z Emilem Kufusem i jego córką Ruth, cierpiącą na gruźlicę. Oboje stracili już wiarę w pomoc lekarską. Mecklenburg aranżuje spotkanie z Emilem Kufusem i zmusza Gröninga do dalszych odwiedzin. W każdym razie musimy złożyć wizytę panu Kufusowi i jego córce. Oni dalej darzą pana największym zaufaniem. Ale ja wiem, co przeznaczone jest tej dziewczynie. Tutaj nawet ja nie mogę pomóc. Ach. Dlatego już wtedy radziłem, aby w żadnym wypadku nie pozostawała bez opieki lekarskiej, ponieważ jest dla mnie jasne, jak niebezpieczne... To wszystko możliwe. Ale mimo tego chcę, abyśmy ją odwiedzili. Niech pan pamięta o naszej umowie. Jeśli będzie się pan wzbraniał towarzyszyć mi, oskarżę pana o niedotrzymanie umowy. A to może kosztować, mój drogi. Nie ryzykowałbym. Gwarantuję panu. Przy naruszeniu warunków umowy zażądam wysokiej sumy. Myślę, że się zrozumieliśmy. Mimo ogromnego nacisku ze strony Ottona Mecklenburga, Bruno Gröningowi udaje się wreszcie uwolnić z objęć swojego menedżera. Gröning ma rację w przypadku Ruth Kufus. Dziewczyna umiera 30 grudnia 1950 roku. Ten fakt będzie miał dla niego daleko sięgające konsekwencje. Wkrótce po tym Gröning otrzymuje ofertę naturoterapeuty Eugena Enderlina,
który oddaje mu do dyspozycji gabinet, aby Groening mógł tutaj pod kontrolą medyczną wygłaszać wykłady na temat wiary. Właśnie podczas uzdrawiania w Traberhofie Enderlin wysyła pacjentów do Groeninga. W prasie pisze o swoich spostrzeżeniach. W ubiegłym roku sam radziłem kilku moim pacjentom, którym nie mogły już pomóc żadne znane dotąd metody leczenia, aby szukali spotkania z Bruno Groeningiem. Pacjenci udawali się do Traberhofu, ale byli dalej leczeni u mnie. W ten sposób mogłem stwierdzić poprzez ponowne badania, że działanie Bruno Groeninga przyniosło im uzdrowienie lub poprawę stanu zdrowia. Enderlin war schon ein älterer Herr. Enderlin był już w podeszłym wieku, ale wszystko odbywało się tak, aby można było zapanować nad napływającymi masami ludzi w uporządkowany sposób i zgodnie z prawem. Pacjenci byli wstępnie badani przez lekarkę, która wtedy pracowała u Enderlina. Natomiast sam Enderlin wygłaszał krótką przemowę i wyjaśniał, o co w tym wszystkim chodzi. Es war so, dass ich sehr skeptisch war. Prawda była taka, byłam bardzo sceptyczna i w rzeczywistości w ogóle nie mogłam uwierzyć w to, co donosiły o nim gazety i czasopisma. Szczerze mówiąc, chciałam zdemaskować to oszustwo. Und saß nun da und der Enderlin... Siedziałam tam, a pan Enderlin wygłaszał wykład wprowadzający i właśnie opowiadał o Bruno Groeningu, kim on jest i co potrafi, jakie posiada zdolności, co on przeżył dzięki niemu i to wszystko było bardzo interesujące. Und dann auf einmal sagte er, beobachten Sie Ihren Körper jetzt. I wtedy powiedział nagle, drodzy Państwo, proszę obserwować teraz swoje ciało i nie myśleć o chorobach. Proszę pomyśleć o czymś pięknym, o czymś, co sprawia Państwu radość, albo proszę modlić się. Myślałam przy tym o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce poprzedniego dnia. Jadąc koleją, oglądałam wschód słońca nad jeziorem Werther. I kiedy miałam przed oczyma ten obraz, pomyślałam, ach, ale masz piękną ojczyznę. I właśnie w tym momencie poczułam w dużych palcach u nóg siłę, która objęła mrowieniem całe ciało aż do głowy i pojawiły się bóle głowy, wątroby i tutaj, w tej okolicy i mrowienie aż po czubki palców u rąk. Czułam ból właśnie w tych miejscach, gdzie była umiejscowiona choroba. Pan Enderlin powiedział, że to jest uzdrawiający prąd. Dlatego mamy dalej obserwować, co się w nas dzieje. Wyjaśnił, że choroba pochodzi od zła i nie należy do człowieka i że ten uzdrawiający prąd wypiera ją poprzez głowę, ręce i nogi. Kiedy przyszedł pan Groening, bóle wzmogły się nagle trzykrotnie. I kiedy powiedział, to wychodzi przez głowę, ręce i nogi, pomyślałam, jak to jest możliwe? Przecież przez 15 lat miałam przewlekłe zapalenie zatok czołowych. Zaropienie było zestarzałe, stwardniałe i tak zaawansowane, że lekarze mówili, nie ma już nadziei, z czasem grozi pani otępienie. Drugą nieuleczalną chorobą było uszkodzenie wątroby, którego nabawiłam się w Jugosławii podczas wojny. To znaczy najpierw miałam żółtaczkę, która nie mogła być wtedy leczona, nie mogłam również przestrzegać diety. Po latach poszłam znowu do lekarza i zapytałam, jak długo jeszcze będę musiała stosować dietę, jestem już wyczerpana. I wtedy lekarz odpowiedział, przez całe swoje życie komórki pani wątroby zostały uszkodzone i one nie regenerują się. Dlatego nie mogłam sobie wyobrazić, że to ma wyjść przez ręce i nogi, niby jak. Trzecią nieuleczalną chorobą był niedobór cukru w takim stopniu, że miałam ataki zawrotów głowy. Musiałam przyjmować 7 do 8 kostek glukozy dziennie, aby móc egzystować. O uzdrowieniu w ogóle nie było mowy. Tego nie można wyjaśnić, to po prostu trzeba przeżyć. I ja to przeżyłam. U mnie odbyło się to w ten sposób, że po wykładzie bóle nagle ustąpiły i pojawiło się uczucie, że jestem lżejsza.
o wiele lżejsza, wypełniło mnie uczucie takiej wspaniałej lekkości i szczęścia. Czułam, że to może być tylko zdrowie. Ich hatte das Gefühl, das kann nur die Gesundheit sein. Und ich ging dann zu Bruno Gröning hin. Podeszłam do Bruno Gröninga z wyrazami zachwytu i wdzięczności. Uścisnęłam mu ręce i powiedziałam: panie Gröning, mam uczucie, że jestem całkowicie zdrowa. Dziękuję panu. A on popatrzył na mnie, jego wzrok przeszył moje ciało na wskroś i powiedział: proszę pani, to nie jest tylko uczucie. Pani jest zdrowa, ale niech pani nie dziękuje mnie, niech pani dziękuje Bogu. On to uczynił. Nie mogłam w ogóle tego zrozumieć. Następnego dnia nie musiałam zażywać tabletek, nie pojawiły się zawroty głowy. To było dla mnie niewytłumaczalne. Mogłam popełnić najcięższy błąd w diecie, a bóle się nie pojawiały. Ich konnte den ersten Diätfehler machen. Ich bekam keine Schmerzen mehr. I wtedy chciałam wiedzieć, jak to jest możliwe. Pan Gröning jest przecież tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Ale co on powiedział? Niech pani dziękuje Bogu, on to uczynił. W tym momencie wiedziałam, że Pan Bóg istnieje. Es gibt einen Herrgott. Ich bin gesund. Pozostałam zdrowa i tym samym zmieniło się całe moje życie. Grete Häusler z wdzięczności staje się bliską współpracownicą Gröninga. Również i w jej przypadku dolegliwości nie powracają. Enderlin rozczarował jednak Bruno Gröninga. Również on okazuje się być spekulantem. Gröning rozstaje się z Enderlinem z powodu śrubowania cen, sprzeniewierzenia, podłej obmowy i zerwania umowy. Później Enderlin utrzymywał, że potrafi pracować tak jak Gröning. Również dr Trampler, który początkowo organizował wykłady dla Bruno Gröninga, później twierdził, że sam jest uzdrowicielem. W gazecie cytowano nawet jego słowa: Bruno Gröning to sierota w porównaniu ze mną. Dlaczego Gröning trafiał ciągle na nieodpowiednich ludzi? Dlaczego nie przejrzał ich prawdziwych zamysłów? Czy był po prostu zbyt łatwowierny? Czy też może w ogóle nie znał się na ludziach? Unterwegs sagte ich zu Herrn Gröning. Po drodze powiedziałam do pana Gröninga: w przyszłości życzę panu jednego, aby nie miał pan żadnych wrogów i aby nikt nie przeszkadzał panu w działaniu, żeby nikt nie był przeciwko panu. Und er schaute mich so liebevoll an und sagte: ganz falsch. Wtedy popatrzył na mnie z miłością i powiedział: zupełnie nie tak. Och, pomyślałam, czy powiedziałam coś złego? Wtedy powiedział: tak musi być. Pewnym ludziom pozwalam zbliżać się do mnie, być całkiem blisko. Inni ludzie nie uwierzyliby w to nigdy, gdybym już wcześniej przepowiadał, że to jest złodziej, kłamca lub oszust. Dlatego zmuszony jestem dawać tym ludziom okazję do kłamania, oszukiwania i okradania. Zu lügen, zu betrügen und zu stehlen. Ale ja mówię, człowiekowi tego nie wolno robić. Tego nie wolno człowiekowi robić. I później, kiedy dojdzie do tego, że on się nie nawraca, to musi ponieść odpowiedzialność. Irgendwann dann still ich ihn. Ponieważ niektórzy ludzie z otoczenia Gröninga działają najwyraźniej z chęci zysku, powstaje pytanie, czy on sam zajmuje się również interesami finansowymi. Also diese Vorwürfe haben wir oft über uns ergehen lassen müssen. Często musieliśmy znosić wszystkie te zarzuty i mogę powiedzieć tylko tyle, że on w ogóle nie zajmował się interesami. Co więcej, zawsze je odrzucał. W ogóle nie posiadał pieniędzy i używał często wyrażenia: pieniądze są przekleństwem. W
W stosunku do pieniędzy miał negującą postawę i nam także było najsurowiej zabronione przyjmowanie pieniędzy, również dla niego. To, co mu przypisywano, że nie pogardza honorariami, posuwało się według mnie zdecydowanie za daleko. On właściwie nigdy nie brał pieniędzy. To jego otoczenie bardziej zwracało na to uwagę i wielka szkoda, że jego tym obarczano. Czymś, co w ogóle nie odpowiadało faktom. On sam był bardzo skromny, wstrzemięźliwy. Ja war selbst sehr bescheiden, genügsam. Und da erlebte ich was Interessantes. I wtedy przeżyłam coś interesującego. Niespodziewanie pokazał nam, ile ma pieniędzy. Poszperał gdzieś tam w tylnych kieszeniach i położył na stole 37 fenigów. To był cały jego majątek. Nigdy nie widziałam, aby brał pieniądze. Dass er je ein Geld angenommen hat. Pieniądze nie były dla niego ważne. Coś, co dla większości ludzi jest najważniejszą rzeczą w życiu, dla niego było zupełnie nieważne. Proste zasady życiowe, one były dla niego miarodajne. Był zupełnie prostym, skromnym człowiekiem, zupełnie bez wymagań dla siebie osobiście. Zawsze widziałam go w jednym tylko ubraniu. Koszula polo, szare spodnie, to było ubranie letnie. W zimie dochodziła do tego jeszcze szara marynarka. Nosił ją również, kiedy było zimno o innej porze roku, ale właściwie zawsze było to samo ubranie. I ponieważ mieszkał tutaj u mnie, stwierdziłam, jaki niewymagający był w stosunku do jedzenia i picia. Opowiadał mi pewnego razu, że wszędzie, gdzie się pojawia, ludzie sądzą, że muszą mu wielkodusznie serwować obszerne menu, a on w ogóle tego nie lubi. Kiedy go zobaczyłam, jak był ubrany, było dla mnie oczywiste, że ten człowiek nie mógł robić żadnych interesów, ponieważ za te pieniądze na pewno kupiłby sobie coś innego do ubrania. Nie wyglądał za bardzo wytwornie. To były zawsze stare łachmany. Tak mówię, stare łachmany. Chociaż może to nie były łachmany, ale on naprawdę w ogóle nie przywiązywał wagi do wyglądu. Nigdy. W ogóle nie sprawiał wrażenia, że ma coś wartościowego na sobie. Myślę, że jego nastawienie było czysto idealistyczne. Ja mam wrażenie, że on nigdy nie był człowiekiem, który miałby potrzebę przyciągania do siebie ludzi, no nie wiem, proszenia ich o kasę, czy zbierania wokół siebie tylko dobrze usytuowanych ludzi, albo sortowania ich, kogo wezmę, a kogo nie. Wszystko da się wyrazić w tym jednym zdaniu. On chciał ludziom pomóc. Er wollte den Menschen helfen. Ich habe nie den Eindruck von ihm gehabt, dass er auf Geld überhaupt Wert legt. Nigdy nie odniosłam wrażenia, żeby przywiązywał jakąkolwiek wagę do pieniędzy. Mojej obecności nigdy nie odgrywało to żadnej roli, czy ktoś był bogaty, czy biedny. Ja też byłam biedna. Byłam tylko nic nieznaczącą pielęgniarką. Ale nie miałam uczucia, że jestem dla niego mniej warta niż inni, którzy byli o wiele bogatsi ode mnie. Die viel reicher waren wie ich, ne? Das war überhaupt kein Thema. W ogóle nie było takiego tematu jak pieniądze. Wtedy po wojnie wszyscy byliśmy biedni i pamiętam jeszcze, jak Bruno Gröning powiedział podczas wykładu. Jeśli macie dwa płaszcze lub dwie koszule, mówił zwrócony do mężczyzn, jeśli macie dwie koszule i przyjdzie do was biedny człowiek i poprosi was o jedno, to wtedy oddajcie mu jedną koszulę. Różni ludzie kładli mu wszędzie pieniądze, a on prosił ich parę razy, zabierzcie proszę te pieniądze. A jak oni nie zrobili tego, wtedy pan Gröning pozbierał pieniądze, wziął je i włożył pewnej kobiecie do kieszeni. Jak się później okazało, to była bardzo biedna wdowa wojenna, ta której pan Gröning dał pieniądze. Ona nie mogła tego pojąć, że coś takiego jeszcze jest możliwe. Die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Na stole stał koszyczek, ponieważ wszyscy ludzie zadawali sobie pytanie, za co Bruno Gröning przyjechał tutaj i jak wróci. Powinniśmy coś zrobić w tym kierunku, przecież on również ponosi koszty przejazdu. Dlatego na stole stał koszyczek i każdy, kto chciał, mógł coś wrzucić. Ale nikt niczego nie żądał. Das wäre sicher auch unter seiner Würde gewesen. Das passte nicht zu ihm. To na pewno byłoby poniżej jego godności. To nie pasowało do niego. W dzisiejszych czasach jeszcze tak jest, że ci, którzy tak naprawdę są tylko szarlatanami i pseudo-uzdrowicielami duchowymi, albo kimś podobnym, o, ci to żądają, Bóg wie ile. Ja, die verlangen weiß Gott was. A ci, którzy rzeczywiście coś potrafią, ci nie żądają niczego,
ponieważ takie jest prawo kosmiczne. Kto żąda czegoś w zamian za dar, który dał mu Bóg, tego siła będzie coraz mniejsza, aż ten dar zostanie mu zabrany, ponieważ to nie od niego pochodzi, przechodzi tylko przez niego. Ist überhaupt nie von Geld irgendwie die Rede gewesen. Jakoś nigdy nie było mowy o pieniądzach. Nie widziałem również, jak mówiono, że stał gdzieś talerz, na którym można by było coś położyć. Nie, nie, ja nie widziałem tego. Bardzo dużo później pisano o tym w prasie, że mógłby dobrze żyć za to, co otrzymywał, ale ode mnie nigdy niczego nie żądał. Sehr gut hätte davon leben können, was bekommen hat. Aber von mir ist nie etwas verlangt worden. Bruno Gröning ciągle konfrontowany jest z reporterami, którzy nie chcą dociekać prawdy, tylko dążą do tworzenia sensacyjnych reportaży. Die Familie Kellner? Państwo kelnerowie pokazali mi później ten pawilon tutaj, w którym pan Gröning często siedział przy stole i pracował. Sehr oft da gesessen ist am Tisch und gearbeitet hat. Und es gibt ein wunderschönes Bild. Jest takie piękne zdjęcie, jak Bruno Gröning siedzi tam w pawilonie, a obok niego jest pies. Und es gibt eine illustrierte. A jedno czasopismo ilustrowane wykorzystało to zdjęcie do artykułu. Napisano tam mniej więcej w takim tonie. Tak dobrze powodzi się Bruno Gröningowi na Rivierze w południowej Francji. W ten sposób roztrwania datki najuboższych z ubogich. Er hat die Spenden von den Ärmsten der Armen so verprasst und verwendet. Ich war so empört. Byłam taka oburzona tym kłamstwem i tymi zniesławieniami. I wtedy wiedziałam, że wiele z tego, co o nim pisano, zostało tak samo wymyślone. Zniesławiano go do ostatka. Uczestniczyłam również w innych sprawach, które prasa przedstawiała później inaczej. I dlatego dzisiaj ten pawilon przypomina mi o tym. Gröning często przedstawiany jest przez prasę nie tylko w fałszywym świetle, ale również w karykaturze. Wyśmiewano jego sukcesy w uzdrawianiu. Nie cofano się również przed jawnym zniesławieniem i pomówieniem. Wie er mir von seinen Kämpfen erzählte mit der Presse, mit... Opowiadał mi o swoich walkach z prasą, z izbą lekarską i tak dalej. Próbowano zmusić mnie na zawsze do milczenia i dodał. Już dokładnie nie pamiętam jego słów. Niech pani popatrzy tu, na górę. Leżały tam jego skoroszyty, około 10. Pokazał na nie i powiedział. Widzi pani, są w nich tylko złe krytyki na mój temat. Ale to mi nie przeszkadza. To mi nie przeszkadza. Tylko takie to smutne. Wtedy popatrzył tak trochę melancholijnie. Pan Berlein miał przez 10 lat silne depresje. Często musiał zażywać walium. Oprócz tego dokuczały mu bóle żołądka na tle nerwowym. Nie tolerował pożywienia i cierpiał na bezsenność. Podczas wykładu Bruno Gröninga otrzymał spontaniczne uzdrowienie. Mein Mann war sehr interessiert. Was über Bruno Gröning geschrieben wurde. Mój mąż był bardzo zainteresowany tym, co pisano o Bruno Gröningu. Kupował zawsze wszystko i czytał. Również ja przynosiłam zawsze do domu gazetę Welt am Sonnabend i wtedy nagle w prasie pojawiły się negatywne opinie o Bruno Gröningu. Że to wszystko tylko sugestia i ludzie znowu staną się chorzy. Że to nieprawda, że ludzie dzięki temu mogą być zdrowi. Also, dass die Menschen gesund davon werden. Und mein Mann, der hatte schon... I mój mąż, który otrzymał już uzdrowienie, przestraszył się bardzo. O mój Boże, pomyślał, znowu stanę się chory. Ta relacja napędziła mu tak głębokiego strachu, że tak się stało. Nagle powróciły stare dolegliwości. Und es war wirklich so, dass er auf einmal wieder die alten Beschwerden bekam. Gröning powiedział na ten temat. Tym dziennikarzom bez skrupułów, którzy zrobią wszystko, aby zarobić pieniądze, jest obojętne, czy chory wyzdrowieje, czy zdrowy pozostanie przy zdrowiu, czy też nie. Ważne jest, aby oni mogli zarobić.
Oświadczenie złożone pod przysięgą przez Karla Gröninga w roku 1952 uzmysławia, że niektórzy dziennikarze nie cofają się przed niczym. On pisze: ponieważ już od dłuższego czasu znajdowałem się w kłopotach finansowych, zostałem nakłoniony przez pewnego dziennikarza, Karla Homana, do opublikowania moich pisemnych wywodów przeciwko mojemu bratu. Powiedziano mi, że mogę zarobić dużo pieniędzy za negatywną publikację z nagłówkiem „Brat przeciwko bratu”. Pan Homan obiecał mi przy tym, że w związku z tym zarobię 50 tysięcy marek. Radził mi, abym nie wzdragał się przed żadnym kłamstwem, aby dostarczyć gazecie możliwie sensacyjnego materiału. Dzisiaj ubolewam nad tym ogromnie, że doszło do tego, jak również ubolewam nad tym, że moje wcześniejsze dyskredytujące i nieprawdziwe twierdzenia ciężko nadszarpnęły reputację mojego brata. Niniejszym odwołuję wszystkie nieprawdziwe oskarżenia pod adresem mojego brata Bruno. Może trochę dolać? Tak, proszę. Tak długo to trwa. Przecież zamówiliśmy co najmniej pół godziny temu. Ach, co tam. Dzisiaj mamy wreszcie czas. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Słuchaj, Fritz, słyszałeś, że twojemu Gröningowi wytoczono proces? Co to znaczy mojemu Gröningowi? Byłem tylko pod wrażeniem. I natrafiłeś na szarlatana. Kto by pomyślał? Wrażenie robił sympatyczne. Cóż, przynajmniej wydał się ten cały szwindel. Od początku mówiłem, że on robi tylko interesy. Cóż, przecież można się pomylić. Nie wiem, może wyrządza się temu człowiekowi krzywdę. Jeszcze niczego nie udowodniono. Najpóźniej za 2-3 miesiące znajdzie się za kratkami. Tak i daleko nie zajdzie. Gröning zostaje faktycznie oskarżony o wykonywanie praktyk uzdrawiających bez zezwolenia i o naruszenie ustawy o wykonywaniu zawodu naturoterapeuty. W latach 51-52, kiedy ogłoszono, że będzie wytoczony przeciwko niemu proces, prasa prześcigała się w doniesieniach. Bruno Gröning zwraca się do adwokata doktora Royce'a, który ma go bronić podczas procesu. W tym czasie zostaje sporządzona ekspertyza. Nie uważano przy tym za stosowne, aby osobiście wypytać Gröninga. Oparto się wyłącznie na artykułach prasowych i zniesławiającym dokumencie Karla Gröninga. Wydano następujący osąd. Osobowość Gröninga można określić jako instynktowną, w szerokim zakresie również infantylną, o zdolnościach poniżej przeciętnej. Wydaje się ona być w znacznym stopniu chorobliwa w sensie neurotycznego zaburzenia rozwoju osobowości. W każdym bądź razie w momencie brania pod uwagę zdarzeń chodzi w przypadku Gröninga o duchowo zniekształconą osobowość. Po raz pierwszy Gröning musi tłumaczyć się przed sądem w Monachium z powodu wykonywania bez zezwolenia zawodu naturoterapeuty. Zarówno w pierwszej, jak również 19 marca 1952 roku w drugiej instancji zostaje uniewinniony. W rozprawie odwoławczej potwierdza się wprawdzie wyrok uniewinniający, ale tylko z uzasadnieniem błędu wyłączającego winę. To oznacza, że na jego korzyść zaliczono fakt, iż naruszenie ustawy o wykonywaniu zawodu naturoterapeuty nastąpiło nieświadomie. Zasadniczo ocenia się jednak jego działalność uzdrawiającą w świetle paragrafu o naturoterapeutach. Uniewinnienie równoznaczne jest więc sędziowskim zakazem uzdrawiania. Tym samym ostatecznie związuje mu się ręce. Zmuszony przez okoliczności, Bruno Gröning postanawia zmienić swoje wcześniejsze zamiary i zostać naturoterapeutą, aby dzięki temu móc wreszcie swobodnie działać. 2 kwietnia 1953 roku składa odpowiedni wniosek. Eugen Enderlin potwierdza oficjalnie, że przygotował właśnie Gröninga do zawodu naturoterapeuty i że uważa go za zdolnego do wykonywania tego zawodu. Również Związek Krajowy Niemieckich Naturoterapeutów ze Stuttgartu wypowiada się pozytywnie. Potwierdzamy, że pan Bruno Gröning na własne życzenie poddał się sprawdzianowi wiadomości, które wymagane są do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu. Uważamy je za wystarczające. Nie ma przeciwwskazań w zakresie wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu naturoterapeuty.
Wniosek Gröninga zostaje odrzucony 12 sierpnia 1953 roku. W pierwszym rzędzie powołano się na powierzchownie sporządzoną ekspertyzę i w odpowiedzi skierowanej do Enderlina podano m.in. następujące powody. Nie posiada moralnej wiarygodności niezbędnej do wykonywania zawodu naturoterapeuty. Pańskiemu mocodawcy brakuje wymaganych kwalifikacji z powodu słabości jego psychicznych i duchowych sił. Wykonywanie tego zawodu przez pańskiego mocodawcę stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z tym Gröning zakłada 22 listopada 1953 roku Związek Gröninga. W przyszłości chce wygłaszać wykłady na temat wiary. Przede wszystkim dąży do stworzenia ram uporządkowanego działania i ma nadzieję na ochronę ze strony Związku. Wspierają go w tym słynne osobistości takie jak hrabia Zeppelin, hrabia Matuszka i baronowa Anne Ebner von Eschenbach. Wielu ludzi darzy go wielkim respektem. Z wdzięczności chcą pomóc mu w jego trudnej sytuacji. Bruno Gröning jest przekonany, że nikt nie może zabronić mu wygłaszania wykładów na temat wiary. Powołuje się m.in. na wolność wyrażania poglądów. Wierzy, że znalazł drogę, która bezspornie jest zgodna z prawem. Gröning buduje tak zwane wspólnoty. Przemawia do ludzi najczęściej w mniejszym gronie. Jego życzeniem jest, aby stworzyć szukającym pomocy i uzdrowienia możliwość przekonania się o działaniu jego nauki. W tym celu ma najczęściej do dyspozycji prywatne pomieszczenia. Wkrótce w całych Niemczech odbywają się regularne spotkania. W tym czasie pani Tide ze Schleswigu trafia na Gröninga i zostaje uwolniona od ciężkich stanów lękowych. Obserwuje również uzdrowienia u innych ludzi. Weszliśmy wtedy do dużego pomieszczenia. Nie wiem, ile mogło tam być osób. 200 czy 250, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie sala była wypełniona po brzegi. Bruno Gröning przyszedł, aby wygłosić wykład. Zanim zaczął mówić, przyniesiono jeszcze jednego człowieka i położono go z tyłu sali. On nie mógł sam chodzić. Und er wurde hinten im Saal hingelegt. Er konnte alleine nicht gehen. Nie wiem, jak długo trwał wykład. Myślę, że 1,5 do 2 godzin. Na zakończenie Bruno Gröning chodził po sali między rzędami i pytał tu i tam. Co u pana? Jak pan się czuje? Albo jak pan się tutaj czuje? Między innymi pokazał na mnie. Siedziałam zupełnie w rogu, prawie przy ścianie. A on powiedział, a pani? Odpowiedziałam. Już raz dotknęłam niezabezpieczonej instalacji elektrycznej i zostałam porażona prądem. Coś takiego przepływa teraz przez moje ciało. Also so geht es immer durch meinen Körper durch. Während des Vortrags noch. Jeszcze podczas wykładu ktoś z sali powiedział: Panie Gröning, tutaj z tyłu ktoś leży. A on odpowiedział: Nie zapomnę o nikim. Kiedy wykład się skończył, ten człowiek wstał i poszedł do bufetu i poprosił o kieliszek wódki. Verlangte ein Schnaps. Sensacyjne uzdrowienie Tisa Pasza zostało opisane w formie relacji. Związek Gröninga stara się o takie relacje, aby dokumentować uzdrowienia. No cóż, w tej miejscowości znali tego mężczyznę. Są jednak ludzie, którzy mówią, och, to wszystko było pewnie upozorowane, ale przecież oni znali tego mężczyznę. On nagle wstał i zaczął chodzić. Nie wiem, jak długo był sparaliżowany, to był starszy pan. Może pan to sobie wyobrazić? Wszyscy byli całkowicie zaskoczeni, jak coś takiego mogło się zdarzyć. Häuschen, wie sowas angehen kann. Pani Tide z czasem staje się współpracownicą w Związku Gröninga. On sam podczas swoich podróży jest czasami jej gościem. Gröning podróżuje niezmordowanie i wygłasza swoje wykłady na temat wiary. Mówi: Mimo wszelkich przeszkód, moim przekazaniem będzie nadal pomaganie moim przyjaciołom i ich cierpiącym bliźnim. Nie słucham ludzi, tylko Boga. Nie istnieje dla mnie żadne ziemskie prawo, które może mi tego zabronić. Dla mnie istnieje tylko jedno prawo i to jest prawo Boże.
Adolf Grot poznał Bruno Gröninga w czasie jednego ze spotkań wspólnoty. Miał raka żołądka i lekarze byli już bezradni. To wojna przypieczętowała nasz upadek. Wojna nas zniszczyła. To była cała przyczyna. Wielkie duchowe zniszczenie. Na wojnie nie byliśmy normalnymi ludźmi. Byliśmy jak hieny. Jako normalny człowiek nie mógłby pan przecież nikogo zabić, prawda? A myśmy musieli. Każdy z nas. Albo ty, albo ja. To przecież nie jest normalne. I to jest nie mehr normal. Unser Leben hing ja am Strauch. Nasze życie wisiało na włosku. Wtedy szuka się czegoś, tak samo jak się jest na froncie. Szuka się ostatniej deski ratunku, której można by się chwycić. W każdym momencie można stracić życie. I to jest straszne, jak przeżyje się coś takiego. No i to nic niezwykłego, że byliśmy chorzy, że byliśmy wykończeni duchowo. To kein Wunder, dass wir krank wurden, dass wir seelisch kaputt. Ich stand mit einem Bein im Grab. Byłem jedną nogą w grobie. So krank war ich. Taki byłem chory. Tak potrzebowałem pomocy. Nie mogłem nic więcej jeść, absolutnie nic. Jak się później dowiedziałem, mój lekarz domowy powiedział, że miałem raka żołądka. I potem pojechaliśmy tam. Jak do tego doszło, nie pamiętam już teraz dokładnie. Jakoś było nas kilku. Pojechaliśmy tam i potem... To było zbawienie. To było dla nas wszystkich zbawieniem, dla wszystkich, którzy tam byli. Sala była pełna. To było zbawienie dla wszystkich. Tak. Człowiek był jak nowonarodzony, tak lekko się czuł. Zniknął z ciała ciężar i w tym momencie, również potem, jak wyjechaliśmy, nie byliśmy już więcej chorzy. Nie odczuwaliśmy nic z choroby. Ona po prostu zniknęła. To waren wir nicht mehr krank. Wir haben nicht mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. I zaraz potem, jak wróciliśmy, mogłem jeść. I to więcej nie wróciło. Takie to proste. To było właśnie przekazanie od Gröninga jego sił. Sił, którymi on promieniował. I ciało zostało rozluźnione i potem ciało miało znowu wolny przepływ. Wolny prąd, powiedzmy to tak. I wtedy wszystko może przebiegać normalnie. Nie on. A kto nie chce w to wierzyć, ten musi zrezygnować. Ale mojej wiary, tego już mi nikt nie zabierze. Takie jest moje nastawienie. Otrzymałem to wtedy i mam wciąż do dzisiaj. I bardzo dobrze się z tym czuję. Będę stary, jestem stary, albo będę stary, jak mam się wyrazić. I to jest najpiękniejsze. Cieszę się życiem. Cieszę się, że jeszcze tutaj jestem i że jeszcze jestem zdrowy. Już w 1950 roku Bruno Gröning poznaje Josette Dufossé, która towarzyszy mu coraz częściej i wspiera go w pracy. Poznają się bliżej i w końcu biorą ślub w czerwcu 1955 roku. Bruno Gröning łączy to wydarzenie jednak z niezwyczajnym warunkiem. Er hat mir gesagt, du bist nicht die erste in meinem Leben. Powiedział mi, nie jesteś w moim życiu pierwsza. Najpierw chorzy. Wiesz, przed jakim wyborem stajesz. Albo odejdziesz, albo zostaniesz i zaakceptujesz to. Odpowiedziałam, zostaję. I dlatego żyłam z chorymi. Nastawiałam się również. Tak, to było moje przeznaczenie. Das war für mich der Schicksal. Ja. Und wir waren sehr viel unterwegs. Albo byliśmy w drodze, albo znajomi czy przyjaciele przebywali u niego. Całe grono przyjaciół. Ludzie chcieli przebywać z nim, ponieważ czuli, że dzięki niemu w ciele zachodzi zmiana i dochodzi do poprawy. I dlatego ciągle chcieli być u niego. Und deshalb immer wollte sie bei ihm sein.
Jeśli przyszła jakaś kobieta czy mężczyzna i mówili: panie Gröning, mam tutaj bóle, on odwracał się i mówił: gdzie ma pani bóle? J'ai pas de mère. Nie mam już. So war es. Tak to było. Und er war weg. On wtedy wychodził, a oni i tak patrzyli. To zdarzało się tak często. Panie Gröning, niech pan mi pomoże. Moje plecy. Z tyłu w kręgosłupie? Nie, ale miałem. Plecy afwärt. Nagle przestawało boleć. Ból znikał. A on nigdy nie pytał, kim pan jest, skąd pan pochodzi, albo że pan był taki, a taki, nic. Odwracał się plecami i wychodził. A ja zawsze za nim. O tak. Ich weise Sie darauf hin, liebe Freunde. Wir, jeder Mensch, hat es nötig, Gott zu ersuchen, dass er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. Und so rufe ich Sie, so rufe ich jeden zu: Halt! So du wahrgenommen, dass dieser Weg, den du eingeschlagen, dass dieser Weg nicht der richtige, niemals der gute, sondern nur der ungute ist, dann halte. Dann gehe nicht weiter diesen Weg. Ich sage, auf zur großen Umkehr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Folge du dem, dem alle zu folgen. Und dieser eine ist und bleibt Gott selbst, liebe Freunde, dem wir zu folgen haben. Denn das Unheil schwindet erst da dann, so der Mensch sich selbst, das heißt, wieder mit Gott verbindet. Glauben Sie an das Gute. Glauben Sie an das Göttliche. Glauben Sie an Gott. Schenken Sie Ihren Körper wirkliche Beachtung. Lösen Sie sich von allem Bösen. Nehmen Sie die gute göttliche Kraft in sich auf. So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Liebe das Leben, Gott. Gott ist überall. Geld ist Macht. Gesundheit ist Allmacht. Was bei ihm kam, kam aus seinem Herzen? To, co przekazywał, pochodziło z jego serca. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to było głupie. Wręcz przeciwnie, to było mądre. On potrafił przekazać fundamentalne sprawy prostymi słowami. Podkreślam to ciągle, prostymi słowami, tak aby każdy mógł zrozumieć. I to również było bardzo ważne. Wichtig war. Und dann war eine Schale nach unten. Tam była miska, która stała odwrócona do góry dnem, chyba na stole. Wziął ją i odwrócił tak, że wnętrze miski skierowane było do góry i powiedział: tak musicie się nastawiać, nie odwrotnie. Tylko jeżeli się otworzymy, możemy przyjąć coś do środka, możemy odbierać. Inaczej jest to niemożliwe. Tych słów słuchałem osobiście u pani Dichtl. Er war sehr für Symbolik. Lubił symbolikę, ale równocześnie wszystko było w nim proste, rozumie pan. To było jego wielkość. Jego prostota była jego wielkością. Czy był tego świadomy, czy nie, taki po prostu był. Er war es einfach. Das ist das Schöne an ihm gewesen. To było w nim piękne. Nigdy nie chełpił się czy coś w tym stylu. Nie, nigdy tego nie słyszałam. On był, jak to się mówi, niskiego stanu. Ale przecież Jezus był również tylko cieślą. Czego chcieć od takich ludzi? To nie jest kryterium wielkości osobowości. Chcę być dla ludzi tylko drogowskazem. Wskazującym ludziom właściwą drogę, drogę do Pana Boga. Chcę poprowadzić ludzi z powrotem do wiary. Nie pytam żadnego człowieka o religię czy narodowość. Człowiek jest człowiekiem. Tu nie ma żadnych różnic.
Ja, gläubischer Mensch war ich schon immer, auch vor Bruno Gröning. Tak, zawsze byłem człowiekiem wierzącym, jeszcze zanim spotkałem Bruno Gröninga. A Bruno Gröning nie poprowadził mnie inną drogą, tylko umocnił mnie w wierze, którą już wcześniej miałem. Ponieważ jeśli się naprawdę wierzy, to właściwie nie znajdzie się nic nowego w tym, co mówił Bruno. Ale o tej intensywności przeżywania wiary, której on mnie nauczył, nikt do tej pory mi nie powiedział. Istnieją miejsca pielgrzymek i miejscowości, gdzie znajdują się relikwie, albo gdzie ktoś został kanonizowany. I pośród tych ludzi, którzy udają się tam, są również tacy, którzy zostali uzdrowieni. To było dla mnie jasne, że coś takiego ma miejsce. Ale że Bruno Gröning posiada taką władzę i taką siłę, aby przenieść mi to do mojej izby, tego nie wiedziałem. I on nam to pokazał. Das mir in die Wohnstube zu bringen, das habe ich nicht gewusst. Und das hat er uns gezeigt. Bruno Gröning tak rozumie swoje posłannictwo. Ja nie wiem wiele. Wiem tylko to, czego ludzie dzisiaj już nie wiedzą. Chcę być wyłącznie drogowskazem. Jestem zaledwie narzędziem Boga. I nigdy nie mówcie, że to ja was uzdrowiłem. Nie. Jestem tylko pośrednikiem, niczym więcej. Maleńkim transformatorem. Kto otrzymał pomoc, ten powinien za to dziękować Panu Bogu. Jestem niczym. Pan Bóg jest wszystkim. Nie jest też potrzebna moja obecność, abyście mogli odbierać uzdrawiającą falę, bo z fizycznym bytem ciała nie ma to nic wspólnego. Freunde von uns hatten uns eingeladen. Und ich hörte nur, dass ein Heiler... Zaprosili nas nasi przyjaciele. Dowiedziałam się tylko tyle, że będzie jakiś uzdrowiciel i mamy przyjść. Uważałam, że to wspaniale. Szłam tam z ogromnymi bólami żołądka, już od lat cierpiałam na dolegliwości żołądka. Wir saßen dann in diesem sehr schönen Raum. Siedzieliśmy tam w tym pięknym pomieszczeniu 15 albo 18 osób. Wszyscy znajomi barona Napurow i jego żony. I czekaliśmy na Gröninga. Czekaliśmy dosyć długo. Spóźniał się. Gröning und wir warteten ziemlich lange. Er hat sich verspätet. Nach etwa einer Stunde ging's Telefon. Po godzinie zadzwonił telefon. I baronowa wyszła, wróciła za chwilę i powiedziała: Bruno Gröning jest właśnie w tej chwili w Monachium. Ale myślami jest tutaj, w tym pomieszczeniu i przybędzie za parę minut. Hier in diesem Raum und wird in paar Minuten kommen. Gut. Jetzt waren alle sehr gespannt, das hat man gespürt. Dobrze. Wszyscy byli bardzo ciekawi, można to było odczuć. A ja zauważyłam po paru minutach, że ustąpiły moje bóle żołądka. Od lat miałam bardzo silne bóle żołądka, prawie codziennie. I ogromne, silne bóle głowy. Wszystko na tle nerwowym. Sehr starke Kopfschmerzen. Tak jest. Nie odczuwałam już bólu żołądka, zanim Gröning wszedł do pomieszczenia. Schmerzen spürte ich nicht mehr, bevor Gröning in den Raum trat. Ich sah dann plötzlich. Zobaczyłam nagle jakąś postać w drzwiach. Nie usłyszałam, kiedy wszedł. Byłam już zdrowa. I nigdy więcej nie miałam bólu żołądka. Ich habe auch niemals wieder Magenschmerzen gehabt. Nach ungefähr einer Stunde war dieser Heilprozess. Po około godzinie proces uzdrawienia zakończył się. On poszedł do sąsiedniego pomieszczenia i wtedy przyszła moja przyjaciółka i zapytała: jak się teraz czujesz? Und ich war sehr müde geworden. Byłam bardzo zmęczona i miałam silne bóle głowy. Wtedy ona powiedziała: idź do sąsiedniego pokoju i połóż się na tapczanie. Zrobiłam tak i zobaczyłam, że za parawanem siedział Gröning i jeszcze dwie osoby. Parawan Gröning saß mit noch zwei Leuten. Also ich lag da und nach ganz... Leżałam tam i po krótkim czasie nagle znalazł się koło mnie i zapytał: jak się pani czuje? Ja, ich habe so stark. Wtedy odpowiedziałam: mam takie silne bóle głowy. A on odpowiedział: zawsze tak robię. Stał mniej więcej w tym miejscu, gdzie były moje nogi i powiedział: zawsze tak robię. I zapytał mnie: a teraz jak się pani czuje? Ich muss mich erst mal... Powiedziałam: chwileczkę, muszę najpierw usiąść.
Podniosłam się i potrząsnęłam trochę głową. Bóle głowy zniknęły. Miałam bardzo silne bóle głowy, również migrenę. One nigdy więcej nie powróciły. Habe ich nicht mehr bekommen. Meine Mutter, die war früher sehr, sehr krank. Die hatte Asthma und offene Beine und... Moja matka była wcześniej bardzo, bardzo chora. Miała astmę i otwarte rany na nogach. Dowiedziała się od kogoś, że do Essen przyjeżdża pan Gröning, który mógłby również i jej pomóc. Ona tam była raz, dwa, nie wiem ile razy. Pewnego razu wróciła uzdrowiona. Und kam auf einmal geheilt wieder. Also ich hatte schwer Asthma. Miałam ciężką astmę. To była astma sercowa, nerwowa i oskrzelowa. Ciągle chodziłam do lekarki. W ogóle zmieniałam często lekarzy. Ale nikt nie mógł mi pomóc, nikt nie mógł mnie od tego uwolnić. I to było takie okropne. Mein Mann sagt von 7 Jahren, ich weiß nicht genau, war es 4 oder 5 oder 6 Jahre. Mój mąż mówił o 7 latach, nie wiem już dokładnie. To były 4, 5 czy 6 lat, w ciągu których miałam ataki duszności. Musiałam zażywać wtedy mocne tabletki i krople. Żadne nie były skuteczne. Ciągle miałam te ataki duszności, to było trudne do zniesienia. Mój mąż może to potwierdzić. Biegałam od jednego okna do drugiego i to było okropne. Nie mogłam złapać powietrza, tak jakby moje gardło było zasznurowane. To było takie okropne, nie da się opisać tego, co przeżywałam. So schlimm kann ich gar niemand beschreiben, was ich durchgemacht habe. Als ich bei Bruno Gröning war... Kiedy byłam u Bruno Gröninga, poczułam już wtedy, że coś się dzieje. Miałam uczucie, jakby coś przelewało się przez całe moje ciało i czułam się przy tym bardzo dobrze. Kiedy się żegnałam, powiedział, niech pani pozostanie taka, jaka pani jest. Kiedy wróci pani do domu, będzie jeszcze gorzej niż przedtem. Wtedy zajdzie reakcja i wszystko będzie znowu w porządku. I tak się stało. Byłam w domu i usiadłam w moim fotelu skórzanym, tak jak wcześniej. Nie mogłam zasnąć. Wtedy pojawiły się takie bóle, że krzyczałam do mojego męża. Teraz będzie jeszcze gorzej. No schlimmer. Und dann war's aus. I wtedy nagle ustąpiło. Nagle wszystko ustąpiło. I od tej pory przez te wszystkie lata pozostałam zdrowa. Ani śladu astmy. Von Asthma nichts mehr gespürt. Relacja o uzdrowieniu pani Willems została sporządzona na piśmie. Zaświadcza pod przysięgą wszystko to, co przeżyła. Lekarz z Duisburga stwierdził, że wszystko jest w porządku. Powiedział, że wyzdrowienie z pomocą ludzką byłoby niemożliwe. I powiedział, że zawdzięczam to panu Gröningowi i panu Bogu. Podobnie jak pani Willems, wielu osób przeżywa najpierw, tak jak w homeopatii, objawy pogorszenia przed wyzdrowieniem. Bruno Gröning wyjaśnia ten proces w następujący sposób. Jeśli zaboli was jeszcze tu i tam, to nie obawiajcie się, ponieważ to są bóle regulacyjne. Tam, gdzie coś było nie w porządku, zdrowie musi wywalczyć sobie drogę i tak długo pracować nad tym, aż chory organ znowu będzie w porządku. Kiedy po raz pierwszy poszłam na wykład Bruno Gröninga, usiedliśmy w ostatnim rzędzie, ponieważ odczuwałam strach. Cudowny uzdrowiciel, albo tak naprawdę nie wiadomo kto. Starałam się nie patrzeć na niego, ponieważ myślałam, te oczy mogą cię zahipnotyzować. I kiedy już usiedliśmy, on powiedział, abyśmy siedzieli wygodnie, nie napinali mięśni, tylko rozluźnili się i skupili na swoim wnętrzu. A on wtedy będzie mógł zobaczyć i odczuć, jakie mamy problemy i potrzeby. Fühlen, was wir für Probleme und Anliegen hätten. Und dann habe ich das auch gemacht, habe ich gedacht, wenn mir doch plus kommt. Zrobiłam, jak powiedział. Pomyślałam, gdyby tak ktoś pomógł mi trochę schudnąć. Tak jak on zalecił, skupiłam się głęboko na tej myśli. Przez parę minut było zupełnie cicho. On milczał i wszyscy inni również.
Od momentu, gdy skończyło się to spotkanie, chudłam powoli każdego dnia, powiedzmy, parę gramów. Nach 2 Jahren hatte ich dann vorher 80 kilo. Wcześniej, mając 17 lat, ważyłam 80 kilo, a po 2 latach, kiedy miałam 19 lat, ważyłam tylko 60 kilo. A więc w ciągu 2 lat schudłam 40 funtów bez żadnej diety. Nie jadłam ani mniej, ani więcej. W zasadzie trochę więcej. Po roku, kiedy moja matka stwierdziła, że tak schudłam, dokładała zawsze coś dobrego do chleba, ponieważ przypuszczała, że jestem chora. Wysłała mnie również do lekarza. Lekarz był zdania, że to jest korzystne, że straciłam na wadze. Oczywiście nic nie powiedziałam, że byłam u tego cudownego uzdrowiciela Gröninga, prawda? Ale moja wewnętrzna intuicja mówiła mi, że to on faktycznie mi pomógł. Beim ersten Zusammensein mit Bruno Gröning war ich so neu. Podczas pierwszego spotkania z Bruno Gröningiem byłam taka nieświadoma i sceptyczna. I najważniejsze dla mnie było, aby mnie nie zahipnotyzował lub czegoś mi nie zasugerował. Jeśli chodzi o duchowe siły, to trzeba uważać. Przeżyłam coś takiego kilka lat wcześniej, podczas otwartej imprezy. Poszłam na scenę i zostałam zahipnotyzowana. Później długo miałam bóle głowy i przysięgłam sobie nigdy więcej. I kiedy tutaj doświadczyłam, jak płynie uzdrawiający prąd, rozpoznałam, że to jest coś zupełnie innego. To nie ma nic wspólnego z hipnozą. Hipnoze nichts zu tun. Hipnoze ist eine suggestive. Hipnoza jest siłą sugestywną i on jej nie stosował. On wysyłał uzdrawiające wibracje, ale nie takie typu musisz, jak w hipnozie. Nie, nie, nie. To w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. On był absolutnie przeciwko hipnozie. Absolutnie nie. Nigdy. Nigdy. Powiedział, że nie wolno mu w żadnym wypadku naruszać wolnej woli człowieka. Nie nigdy. U niego trzeba było umieć tylko odczuwać. Gdy przychodził, trzeba było tylko odczuwać. Tak. Bruno Gröning mówi. Hipnoza jest złym. Tego nie wolno człowiekowi stosować. Nie uprawiam sugestii, każdy ma wolną wolę. Przykład pani Diller pokazuje to bardzo wyraźnie. Pewnego dnia przeżyłam coś wywierającego wielkie wrażenie. Byłam wtedy w mieszkaniu mojej przyjaciółki. Byłyśmy z nią zupełnie same. Rozmawiałyśmy najpierw, a później grałyśmy w karty. W zupełnej ciszy. I to był gorący dzień. Nagle zadzwonił telefon i ona wyszła i zamknęła za sobą drzwi. Nic nie słyszałam. Czekałam tylko i nie myślałam o niczym. Byłam również trochę zmęczona. Nagle zauważyłam lekkie mrowienie w podeszwach stóp i ono szło coraz wyżej, zupełnie powoli i pomyślałam sobie, co to ma być? Przecież Gröninga tutaj nie ma. Gröning ist ja gar nicht da. Es ging immer weiter. Mrowienie nasilało się, przechodziło przez całe ciało, aż do ramion i rąk. Nie mogłam trzymać kart, które miałam rozłożone w ręce. Odłożyłam je i byłam przepełniona prądem tak silnym jak nigdy dotąd. I myślałam, co to ma znaczyć? Po chwili drzwi otworzyły się, weszła moja przyjaciółka i powiedziała: serdeczne pozdrowienia od Bruno Gröninga, właśnie dzwonił i kazał cię pozdrowić. Nigdy bym nie pomyślała, że to może być Gröning. Das könnte Gröning sein. Ich habe Heilungen erlebt. Und zwar ganz eigenartige. Przeżyłam uzdrowienia i to zupełnie osobliwe. Byliśmy wtedy w Klagenfurcie, powiedziałam, muszę się pożegnać, mam nocny dyżur. A on powiedział, tak, tak, będę pani towarzyszył. Odprowadził mnie 2 piętra na dół, aż na ulicę. Czułam się, jakbym w ogóle nie dotykała stopni. Tak mi było lekko.
Na dole wziął obie moje ręce i powiedział: Siostro Mario, daję pani dzisiaj bardzo dużo na drogę. Tak, Schwester Maria, ich gebe Ihnen heute sehr viel mit. Podziękowałam za to. Byłam bardzo szczęśliwa. Od razu poszłam do szpitala na oddział, gdzie miałam dyżur. Z naprzeciwka nadeszła pewna pacjentka i teraz ja wzięłam obie jej ręce. Po chwili powiedziała: Mój Boże, jestem szczęśliwa. Mój Boże, jestem teraz taka szczęśliwa. Następnego dnia miała być operowana, a ja miałam ją przygotować do operacji. Ciągle powtarzała: Jestem taka szczęśliwa. I wtedy powiedziałam: Niech pani idzie do ordynatora. Niech pani go poprosi, żeby jeszcze raz zbadał panią przed operacją. I ordynator to zrobił, i lekarz naczelny, i następnego dnia mogła iść zdrowa do domu. Miała guza, a teraz nic nie stwierdzono. Dalszym przykładem, że Gröning nie stosuje hipnozy, jest jego oddziaływanie na zwierzęta. Miałam pudla. Wabił się Baby i był ciężko chory. Konsultowaliśmy się z różnymi lekarzami i wszyscy zrezygnowali z leczenia. Wtedy nasi znajomi powiedzieli, że powinnam zadzwonić do Gröninga i on powinien pomóc. I tak właśnie zrobiłam. Podczas rozmowy powiedział mi: Ma pani słuchawkę w lewej ręce. Tak rzeczywiście było. Kiedy odłoży pani słuchawkę, niech pani pogłaszcze swojego psa od głowy do ogona 3 razy i on wyzdrowieje. Na początku będzie dużo wymiotować i będzie miał biegunkę, będzie również bardzo słaby, ale wyzdrowieje. Tak powiedział. Tak też się stało. I pies żył jeszcze długo. Cierpiał wtedy na leptospirozę, chorobę sztutgardzką. Wtedy nie znano jeszcze żadnego środka leczniczego na tę chorobę, a Gröning po prostu go uzdrowił. Bruno Gröning ma bardzo bliski stosunek do zwierząt i do całej natury. Mówi: Człowiek tak daleko zaszedł ze sztuką, wiedzą i swymi dokonaniami, że faktycznie byłby w stanie zniszczyć wszystko, co naturalne. Kto sądzi, że może odsunąć się od natury, którą Bóg stworzył dla nas taką piękną, ten niech idzie dokąd chce. Tu jednak popełnia błąd, bo tu znajduje się przyczyna wszystkiego, czego brakuje ludziom – natury. Z powrotem do natury, z powrotem do Boga, z powrotem do wiary w Pana Boga i w dobro człowieka. My ludzie jesteśmy niczym bez naszego Pana Boga. My wszyscy jesteśmy i pozostaniemy dziećmi Bożymi. Jedynym Ojcem, którego mamy, jest i pozostanie nasz Pan Bóg.